Cześć, słuchajcie, mamy zimę. Dla mnie zima oznacza wiązanie przyponów na cały sezon, wiązanie haczyków, a co z tym idzie, dla mnie obowiązkowy sprzęt. Stomfo, wiązarka haczyków włoska. Mam ją w dwóch rozmiarach, do małych haczyków i do dużych haczyków oraz cały mój stół do wiązania idealnej długości przyponów, czyli moja stacja wiązarkowa, ale w pierwszym momencie chciałbym Wam powiedzieć, jak używać tego urządzenia Stomfo, ponieważ wielu nie wie, jak to robić. Na opakowaniu jest to dosyć słabo opisane, dla mnie nieczytelnie, dlatego pokażę Wam, jak to robić najprościej, najszybciej. W pierwszym momencie Wam pokażę film poglądowy, teraz będę to demonstrował i mniej więcej tłumaczył, jak to zrobić, a później w dalszej części filmu będzie to jeszcze raz to samo, tylko przybliżone i zwrócona uwaga na każdy element wiązania. Co dla nas najważniejsze? Bierzemy haczyk z łopatką. Jak widzicie tutaj na samej górze Stomfo, mamy dwa takie haczyki, wichajsty, które możemy wcisnąć i pozostaje nam taki drucik. Albo dwa takie haczyki. To jest dla nas bardzo istotne, ponieważ zakładając haczyk musimy zwrócić uwagę, aby nasza prosta od kolanka, czyli to, na czym będziemy wiązać haczyk, dokładnie mówię o tym tutaj elemencie, był w osi z tymi hakami. Jeśli to mamy, następnie tutaj kręcimy i można to powiedzieć, bardzo mocno ściskamy ten haczyk, aby nam podczas wiązania nie wypadł. Druga ważna rzecz podczas wiązania przy pomocy tego urządzenia jest to, aby naszą szpulę z żyłką odpowiednio mocno umieścić, żeby ona mogła się naprężyć, nasza żyłka, byśmy mogli pracować na naprężonej żyłce. Ja to robię zawsze w ten sposób, że mam tutaj śrubę i to mi musi wystarczyć. Dobrze, dokręcam śrubę. Dobra, idzie naciągnąć. Mamy odpowiedni odcinek żyłki i teraz zaczynamy bardzo prosto. Tutaj jest nasza żyłeczka. Tutaj mamy nasze haczyki, które później przedstawię Wam. One muszą być w pozycji podniesionej. I teraz w pierwszej kolejności zaplatamy w ten sposób przez nasze haczyki żyłeczkę. I nie ma nic prostszego. Owijamy. Po prostu kręcimy. I naszą żyłką łapiemy tutaj przy grocie, tak jakbyśmy robili węzeł bez węzła, tylko że w drugą stronę. Tam robimy od oczka w kierunku grotu, jak zatrzymamy się na grocie, to kończymy wiązanie, a tutaj zaczynamy od grotu w kierunku łopatki. Możemy to zrobić dosłownie do samej łopatki, bądź też 3-4 razy, kto jak woli. Ja to zrobię około 5 razy. I akurat doszedłem do naszego grotu. Teraz mam tutaj resztę żyłki. Tu, którą trzymałem. Tu idzie nadal nasza główna żyłeczka. Musimy tą żyłką przejść tutaj przez to oczko. Najzwyczajniej jak się da. Łapiemy paluszkami. Ściągamy, aby przejść przez oczko. Mamy wszystko tutaj dalej. Trzymamy. Teraz naciskamy te groty. Nacisnęliśmy te groty. Tutaj wyszło nam druga część tych grotów. Następnie delikatnie ciągniemy tą tutaj żyłkę. Naprężamy wszystko. Dociągamy. Gdy wszystko jest już sztywne, po odpowiedniej stronie mamy naszą żyłkę główną,
Następnie tylko delikatnie poluźniamy tutaj zacisk haczyka i dalej ciągniemy główną żyłkę. Zobaczcie, jak on wychodzi powoli sobie. Proszę bardzo, to wszystko. Haczyk jest związany. Teraz Wam pokażę wszystko na dokładnym zbliżeniu, element po elemencie. I jak to się robi? Z komentarzem. Więc zapraszam do oglądania jeszcze raz. A więc, tak jak mówiłem, pozycja wyjściowa do wiązania. Nasze haki w takiej pozycji. Na górze. Następnie bierzemy nasz haczyk. I go wkładamy hakiem tutaj do środka naszych szczęk. Powinno być wszystko widać. Następnie tutaj go skręcamy mocno. Bardzo mocno. I teraz nie wiem, czy będziecie, czy to widać, ale chodzi właśnie o tą oś. Nasz trzonek haczyka w tej samej osi, co nasze haczyki. To mamy zrobione. Teraz, tak jak mówiłem, bierzemy sobie żyłkę, odpowiedni odcinek. Muszę tutaj. O. I robimy coś takiego. Nie wiem, czy to będzie teraz dokładnie widać. O, patrzcie, są nasze haczyki. A my łapiemy żyłkę w pół. Ten oto. Tutaj mi się poluźniła żyłka, szpulka. Robimy jeszcze raz tak. Tutaj zahaczamy. Nie wiem, czy to widzicie. W jaki sposób to jest. Także mam dwie. Tu idzie główna żyłka. Tu zawraca. I tu idzie do mojej ręki dalej. I teraz łapiemy tutaj za rękę, za trzonek i po prostu obkręcamy naszą maszynkę w jedną stronę. Tutaj delikatnie chwytamy, aby nam się zaczepiło o szczękę maszyny, nasza żyłka. Mówię tutaj, w tym miejscu. Się delikatnie zaczepia. I po prostu kręcimy. Teraz z każdym obrotem, jak widzicie, nasza główna żyłka jest coraz bliżej trzonka. Dojechaliśmy do samego trzoneczka. I teraz dalszą częścią, resztą żyłki, musimy przejść tutaj. Jak widzicie, tutaj jest przerwa. Musicie w tą przerwę przełożyć. O! Przełożyć, naciągnąć żyłkę. Gdy mamy przełożoną i naciągniętą, naciskamy. Trzymamy tutaj palcem tą resztę żyłki. I teraz główną żyłkę delikatnie ciągniemy. Tworzy się oczko, pętelka. Mamy to delikatnie zaciągnięte. Dalej trzymamy tutaj za główną linkę i delikatnie luzujemy. Cały czas ciągnąc, naprężając to. Zobaczcie, to delikatnie wychodzi. Gotowe. Tak to wygląda.
odstawiamy. Mocno odcinamy resztę żyłki. I mamy gotowy haczyk przy pomocy stąpów związany. To byłoby wszystko. Dziękuję.